Dzień dobry, drodzy ogrodnicy. Materiał dzisiejszy jest związany ze zjawiskiem hydrotropizmu, czyli podążaniem systemu korzeniowego roślin w poszukiwaniu wody. To zjawisko wykorzystujemy także w produkcji sadzonek w warunkach domowych. Tutaj przede mną są przykładowe roślinki bakłażana, czyli oberżyny. Tutaj być może kamerka tego nie odda, ale gleba z wierzchu jest sucha, aż korci, żeby ją podlać. My tego, drodzy ogrodnicy, nie robimy. Dlaczego? Ponieważ wodę tym roślinkom podajemy od dołu. Wylewamy na taką specjalną tacę, oczywiście szczelną wodę. Woda podsiąka przez, o tutaj widzicie, o, podsiąka przez otworki i widzicie tutaj, tu. To są korzonki tych roślinek. Popatrzcie, jaka wielka doniczka i te roślinki ciągną korzonkami w dół. Warto coś takiego robić, bo pamiętajcie, co jest podstawą rośliny, podstawą tego, jak ona rośnie, jaki później nam wyda plon. Korzenie. Korzenie to jest podstawa. Bez zdrowych, silnych korzeni roślinki nasze sobie będą kiepsko radziły. Więc zmuszajmy roślinę do tego, żeby te korzenie lepiej rozwijała. W warunkach domowych takie nasze roślinki uprawiane na parapetach, przy oknach, siłą rzeczy są takie troszeczkę mizerne. Nigdy nasze parapety nie zastąpią nam profesjonalnych szklarni. Nawet jeżeli stosujemy choćby dodatkowe doświetlanie różnymi lampami LED-owymi. O, parapet to parapet. Tutaj rośliny siłą rzeczy nie mają tych wszystkich warunków związanych z, zapewnionych z temperaturą, wilgotnością, ale i odpowiednim doświetleniem. Dlatego są takie sztuczki w ogrodnictwie, w tym właśnie wykorzystanie hydrotropizmu do rozwoju systemu korzeniowego. Taka mała roślina, a popatrzcie, ile centymetrów musiała pokonać ten system korzeniowy, żeby wyjść na spodzie doniczki w poszukiwaniu wody. Ta woda się zwykle tutaj gromadzi, wobec tego tutaj w tej wierzchniej warstwie jej nie ma, więc system korzeniowy musi koniecznie, prawda, iść w dół. Ale słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, pokażę wam. O, wyciągnęliśmy już takie roślinki z gleby. No oczywiście troszeczkę korzonki mechanicznie się uszkodziły, ale popatrzcie, takie maleństwo i tu jak ślicznie się ten system korzeniowy zaczął rozwijać, on ciągnie w dół w poszukiwaniu wody. Bardzo fajny sposób. Pamiętajcie, nie przelewajcie roślin za bardzo wodą. Nie dawajcie im łatwo tej wody. Niech one coś dadzą od siebie. Niech wykażą inicjatywę i poszukują tej wody. To naprawdę jest to taka poniekąd rehabilitacja dla roślin, o czym często zapominamy. Warto z tego wykorzystać. Nam się to sprawdza i myślę, że wam także się to sprawdzi. Drodzy ogrodnicy, i wyciągnąłem jakoś delikatnie całą glebę i popatrzcie, jak przepięknie system korzeniowy tych roślinek podąża w kierunku wody. Ale zwróćcie jeszcze uwagę na co? W połowie doniczki jest najwięcej korzeni. To oznacza jedno, że ta woda pociągająca od dołu tutaj się mniej więcej gromadzi. I wobec tego tutaj jest najwięcej tych korzonków włośnikowych. A korzonki włośnikowe, pamiętajcie, pobierają mikro i makroelementy z gleby. W tym dodatkowo choćby biorą udział w oddychaniu roślin. Korzenie przeprowadzają wymianę gazową. Pamiętajcie o tym, bo to jest też bardzo ważne. Drodzy ogrodnicy, i na koniec taki można powiedzieć konkursik. Jak myślicie, w której z tych doniczek najłatwiej jest wywołać, a raczej spotęgować zjawisko hydrotropizmu? W tej małej, w tej średniej, czy w tej takiej, no dość wysokiej? Ona chyba ma ponad 10 cm wysokości. Odpowiedź prosta, w tej i w tej. Ponieważ w tej małej doniczce woda, jak będzie szła od spodu, ona praktycznie bez problemu przemieści się pod górę doniczki. Natomiast w tych wyższych siłą rzeczy będzie dochodziła do pewnego poziomu,
Wobec tego ten system korzeniowy będzie starał się dotrzeć do źródła wody. A wiadomo, w takich doniczkach podlewanych od dołu, tutaj na dole będzie tej wody najwięcej. I to samo w tej doniczce. Czyli jak chcecie potęgować zjawisko hydrotropizmu, to stosujcie takie nieco wyższe doniczki, a nie te małe. Te małe są dobre choćby do pierwszego pikowania, ale jak na przykład stosujecie dwukrotne pikowanie niektórych roślin, to do tego drugiego używajcie nie tylko większych doniczek, ale choćby doniczki nieco wyższe.